Dzień dobry moi kochani, witam Was gorąco i serdecznie. W ostatni dzień roku, w Sylwestra roku 2020, który powoli przechodzi do historii. Jak codziennie sięgamy po książeczkę lub aplikację z Biblią na co dzień, moja książeczka już jest troszeczkę sfatygowana z uwagi na to, że przez 366 dni z niej korzystałem. Mam nadzieję, że Wy również. Tak jak codziennie, znowu chcemy wsłuchiwać się w Słowo Boże, tym Słowem się posilać i prosić, aby to Słowo przez Boga pobłogosławione prowadziło nas. W psalmie 6, wersecie 10 czytamy: wysłuchał Pan błaganie moje, przyjął Pan modlitwę moją. Moi kochani, wielu kaznodziei, którzy staną dziś na ambonach, zada pytanie: jaki był ten mijający rok? Ja chciałbym zadać inne pytanie. Ile razy Pan Bóg wysłuchał Twoją, moją modlitwę w tym roku? Jestem przekonany, że wysłuchał wszystkie. Tylko że my niekoniecznie oceniamy wysłuchanie Boga, wysłuchanie naszych modlitw przez Niego pozytywnie. Bo chcielibyśmy, aby Pan Bóg wysłuchiwał nasze modlitwy, aby Pan te słowa, które wypowiadamy do Niego, realizował w naszym życiu. A to są nasze zamierzenia i nasze plany. A Pan Bóg jest suwerenny, wszechmocny i On zna naszą drogę życia i wie, którędy nas prowadzić. Dlatego czasami, a może często, wysłuchuje nas w zupełnie inny sposób, niż my o to Jego prosimy. Zdarzyło się Wam tak? Zróbcie takie podsumowanie. Popatrzcie, zastanówcie się, ilokrotnie wołaliście do Boga, prosiliście o coś i w jaki sposób On zrealizował tę modlitwę w waszym życiu. Prosiliście zawsze z gorliwością? Wołaliście usilnie? Czy wasza modlitwa była modlitwą, którą można nazwać wierną, silną, potężną? Czy też była to modlitwa wypowiedziana tak od siebie, tylko od czasu do czasu? Modlitwa, z której nie płynęły gorące słowa, ale tak w poczuciu jakiegoś obowiązku zostały one tylko wypowiedziane. A Jezus mówi dziś do nas w Ewangelii Jana w 16 rozdziale, 24 wersecie: proście, a weźmiecie, aby radość wasza była zupełna. To znaczy proście z siłą, nie ustawajcie, proście ciągle. Pan Bóg wie, czego potrzebujemy, ale chce również z nami się komunikować i z nami rozmawiać poprzez modlitwę. On chce widzieć nasze serce zaangażowane w sprawy, o które wołamy. On chce, abyśmy każdego dnia potrafili motywować się i mobilizować do tego, żeby niekoniecznie w pojedynkę, ale może i z innymi osobami o jakiś temat przed Bogiem walczyć. Tak działo się zapewne wiele razy w ubiegłym roku. Modliliśmy się o zdrowie dla wielu, niektórzy je otrzymali na powrót, ale niektórzy dalej cierpią. Modliliśmy się o to, aby nie utracić pracy, niektórzy odnaleźli nową pracę, niektórzy na szczęście mogą pracować tam, gdzie do tej pory pełnili swe obowiązki. Modliliśmy się o miłość i myślę, że wielu z was ta miłość została dana. Modliliśmy się o pokój i o ten pokój musimy ciągle Boga prosić, bowiem cały czas nie wypełnił On jeszcze naszego serca. Dlatego robiąc dziś rachunek, w ostatni dzień roku, robiąc taką sprawozdawczość tego, co wydarzyło się w 2020 roku, spójrzmy na to wszystko przede wszystkim przez pryzmat naszej modlitwy. Jaka była? Ile razy została wysłuchana według woli Bożej? I ile wniosła w nasze życie? Pomódlcie się ze mną. Panie, nie przestajemy się modlić, nie przestajemy prosić, nie przestajemy Cię uwielbiać, nie przestajemy również Tobie dziękować. Dlatego dziękujemy za ten mijający rok. Dziękujemy za wszystkie chwile, dni, miesiące, za to wszystko, co mogliśmy przeżyć. Pomimo tego, że było to nie po naszej myśli, pomimo tego, że ten rok nie przebiegał tak, jak sobie go zaplanowaliśmy jeszcze 1 stycznia, to dziękujemy Ci za wszystko, co się wydarzyło, bo to ubogaciło nas. Pokazało nam, Panie, jakie jest Twoje oblicze, ale też jaka jest Twoja wola, suwerenna wola wobec każdej i każdego z nas. Chcemy, Panie, abyś nam dalej błogosławił, abyś przeprowadził nas przez ten kalendarzowy próg nowego roku, abyśmy mogli z ufnością, nadzieją, również jutro i każdego kolejnego dnia modlić się i wołać do Ciebie, zanosząc nasze prośby, które Ty, Panie, według swojej woli spełniasz. Amen.
Życzę Wam, moi drodzy, błogosławionego ostatniego dnia roku 2020. Zostańcie z Bogiem.